Sezon 23-24 już oficjalnie przeszedł do historii. W sobotę 8 drużyn walczyło w meczach barażowych, a 4 inne mierzyły się w turnieju mistrzów. Całość zwieńczyła ceremonia wręczenia nagród. Rozgrywki dobiegły końca, a na kolejne poczekamy sobie do listopada. Teraz nastaje czas Orlikowej Ligi Szóstek, a jej 15 sezon rozpoczyna się już w poniedziałek 11 marca. My jednak przyjrzymy się jeszcze wydarzeniom ostatniej soboty. Tylko jedna bramka padła w meczu Sokoła z Bilenium. Niby baraż to mecz absolutnie kluczowy, ale patrząc na składy obu ekip, ciężko było wysnuć takie wnioski. Brakowało choćby najlepszych strzelców, czyli Kamila Marczyńskiego i Tomasza Rzeszuta. Poziom tego spotkania również nie zachwycił. Sokół wygrał dzięki dwójkowej akcji Tomasza Gromaszka z Michałem Łukasikiem, zakończonej trafieniem tego drugiego. Niewiele więcej się tutaj wydarzyło. Sokół był ciut lepszy, miał jeszcze kilka szans, ale generalnie wnukom o meczu Sokoła z Bilenium nie będziemy opowiadać. Awans do wyższej ligi wywalczył również LSM. Zespół Michała Mazurka prowadził z Karmasem 1-0 po golu Bartłomieja Stępniaka. Kilka niewykorzystanych setek zemściło się i w 12 minucie Maciej Łoś wyrównał na 1-1. Na początku drugiej połowy strzałem z rzutu wolnego Adam Morys dał LSM-owi prowadzenie 2-1. Podwyższył je Krzysztof Bendarczuk. Karmas nie złożył jednak broni, mimo wielu osłabień personalnych w tym dniu. Andrii Melnyk w 24 minucie strzelił nawet bramkę kontaktową. Jednak niczego więcej ekipa w pomarańczowych koszulkach już nie wywalczyła. LSM wywalczył za to prawo gry w drugiej lidze. Również w meczach o pierwszą ligę triumfowały ekipy z niższej ligi. Malagenia wywalczyła awans trochę psim swędem, bo ta autoklinika w 13 minucie wyszła na prowadzenie po strzale Daniela Raciszewskiego. Dopiero stracony gol pchnął Malagenię do lepszej gry. Daniel Brus doprowadził do wyrównania w 18 minucie, a gola na wagę pierwszej ligi strzelił w ostatniej minucie Jan Kucharzewski, który jedynie dopełnił formalności, dobijając uderzenie Michała Wójtowicza. Drugi z baraży o pierwszą ligę był dużo bardziej jednostronny. MW Lublin przejechało się po Esencji, będąc zespołem o dwie klasy lepszym. Klasą sam dla siebie był za to Mateusz Siedlecki, autor 4 bramek. Pozostali dzielnie mu wtórowali, dokładając drugie tyle goli. Esencja odpowiedziała 2 trafieniami, po jednym w każdej połowie. Żadne to jednak pocieszenie, bo składa się to wszystko na rezultat końcowy 8-2. MW Lublin przez większą część sezonu grało bardzo dobrze, a Esencja przez większą część rozgrywek była w ogonie. Ten wynik to tylko potwierdził. O ile w barażach o drugą i pierwszą ligę górą były zespoły z niższych klas rozgrywkowych, o tyle w grze o Ekstraligę silniejsze okazały się drużyny z elity. Pierwsza połowa meczu Kobo z Czarnymi nie zapowiadała sukcesu Czarnych, którzy najpierw stracili krewkiego Artura Frączka, a w końcówce stracili również gola, zdobytego przez Zbigniewa Pruchno. W drugiej połowie Czarni odwrócili jednak losy spotkania. Bramki strzelali Konrad Marek i Wojciech Migryt. Arkadiusz Adamczuk dwoił się i troił, ale nie miał wyraźnie swojego dnia. Kobo powalczyło, ale ekstraligowe doświadczenie Czarnych wzięło górę. Nawet bez liderów drużyny w osobach Jakuba Szymali i Kamila Sikory. Całkowicie kwestię awansu pokpili niedysponowani, którzy kilka tygodni temu mieli już niemal pewne mistrzostwo pierwszej ligi. Rzutem na taśmę dali się jednak wyprzedzić tifozy, a następnie... No właśnie. Przegrali baraż za PPE Energy. Już do przerwy było 3-1 dla APP. Szczególnie podobać się mógł gol Michała Morawskiego zdobyty pod cinką. Gdy w 17 minucie Damian Dęga podwyższył na 4-1, zdawało się, że jest po sprawie. Zryw niedysponowanych przyniósł jeszcze 2 gole. Oba wskutek przedłużonych rzutów karnych, choć za drugim razem potrzebna była dobitka. Na minutę przed końcem meczu zapachniało jeszcze emocjami i konkursem rzutów karnych. APP nie dało jednak sobie wyrwać tej wygranej. W turnieju Masters jeszcze przed jego rozpoczęciem doszło do ważnej zmiany. Mistrzowie pierwszej ligi, Tifosi, wycofali się z udziału. Zastąpił ich zespół KS Ruty, który zajął 4 miejsce na zapleczu Ekstraligi. To efekt tego, że skupione na barażach drużyny niedysponowanych i Kobo nie podjęły rękawicy. Ruta swoją szansę od losu wykorzystała, wygrywając drugi półfinał z miodowymi Jerseyami. 2 bramki w tym spotkaniu zdobył Paweł Gryta i 1 Sebastian Zlot. Znacznie ciekawszy był pierwszy półfinał, w którym widok dość niespodziewanie postawił się mocno Nexbetowi. Widok prowadził 1-0 po bramce Marka Lenartowicza. Wyrównał Jarosław Wójcik. W 19 minucie Tomasz Sekrecki trafił na 2-1, ale widok nie odpuścił. Już minutę później było 2-2 po golu Marcina Szweda. W końcówce emocje sięgały zenitu. Walka, faule, kontrowersje, z parkietu aż kipiało. Po golach Sekreckiego i Wójcika Nexbet wyszedł na 2-bramkowe prowadzenie, ale Tomasz Madeja zniwelował stratę. Do końca pozostawały już jednak tylko sekundy i mistrzowie ligi nie dali sobie odebrać finału. Po spotkaniu najmocniej tłumaczyć musieli się sędziowie i trzeba przyznać, że faktycznie kilka ich decyzji budzi poważne wątpliwości. Na szczęście żadnych negatywnych emocji nie przyniósł ostatni mecz sezonu. Niestety nie przyniósł w ogóle żadnych emocji, bo Nexbet bezproblemowo ograł KS Rutę, prowadząc 3-0 już po 7 minutach. Spotkanie świetnie rozpoczął Tomasz Sekrecki, notując szybki dublet. Druga połowa była dość spokojna, bo nie było wątpliwości, kto zgarnie ostatnie trofeum sezonu.
Przy stanie 0-4 KS Ruta odgryzła się golem Piotra Niwińskiego, ale w końcówce o wpisaniu się do meczowego protokołu przypomniał sobie Jarosław Wójcik i ustalił rezultat meczu na 6-1. Niespodzianki zatem nie było. Nexbet po raz drugi zakończył rozgrywki w podwójnej koronie. Sezon spuentowała oczywiście mini gala rozdania nagród. Frekwencja nie rozczarowała, a większość nagrodzonych stawiła się po odbiór swoich zdobyczy. A nagradzaliśmy nie tylko najlepsze drużyny, ale również indywidualnie strzelców, piłkarzy, bramkarzy i kierowników w poszczególnych ligach. Swoją nagrodę dobrał też najlepszy sędzia rozgrywek. W tej kategorii po raz kolejny bezkonkurencyjny był Piotr Baran. Mariusz Turewicz wygrał facebookowego typera Halak i otrzymał całkiem okazałą paczkę prezentów od Ty jeden mecz mi nie wszedł. Zwycięzcy klasyfikacji Fair Play poza tradycyjnymi statuetkami zgarnęli vouchery od marketu Obi Zwycięska. Nie zabrakło klasyfikacji Zamurowani z nagrodami w postaci voucherów od firmy Tynki Dekoracyjne Mur. Czterech bramkarzy naszej ligi może sobie teraz zrobić taniej ładną ściankę. Jak zawsze było też trofeum Marianny. Tutaj najlepsza trójka to Nexbet, Widok i Miodowe Jerseye. Królem polowania został Jarosław Wójcik, który odebrał aż 4 statuetki. Najlepszy asystent, zwycięzca klasyfikacji kanadyjskiej, król strzelców i MVP Ekstraligi. Jego Nexbet przy dźwiękach słynnego przeboju grupy Queen, We Are The Champions, odebrał okazały puchar za mistrzostwo ligi, okraszony voucherem na 750 zł od Ministerstwa Rowerowego. Mistrzowie niższych lig również dostali takie vouchery, przy czym na niższą kwotę. Tak naprawdę to jeszcze nie koniec nagród, bo MVP całego sezonu, wybrany w facebookowym głosowaniu spośród MVP wszystkich 4 klas rozgrywkowych, otrzyma jeszcze voucher na 8 treningów z trenerem personalnym, Mateuszem Małajem. Jest o co walczyć. Cóż, to był świetny sezon, pełen niezwykłych emocji, których nie brakowało na żadnym etapie rozgrywek, ale ich apogeum przyszło oczywiście w końcówce. Obejrzeliśmy ponad 1600 bramek, z czego niektóre absolutnie ekstraordynaryjnej urody. Do dziś żałujemy, że nie udało się uwiecznić kamerą fantastycznej przewrotki Wojciecha Czernickiego z MW Lubin. Miło było relacjonować naszym widzom zmagania 50 ekip Halak do 23-24. Mamy nadzieję, że jesienią tego roku znów spotkamy się razem, być może w jeszcze liczniejszym gronie. Mamy nieskromne przeczucie, że znów udowodniliśmy, że wiemy, jak zrobić fajną ligę. W 4 sekundach najpewniej zobaczymy się dopiero w okolicy 15 listopada. Dziękujemy za te 15 odcinków i obiecujemy wrócić z głową pełną pomysłów na rozwój naszego magazynu. Na razie, cześć! Dobra, nara!